Witam, chciałem Wam tu pokazać potencjalne źródło pożywienia w survivalu. Przypadkowo, żem znalazł tu jeszcze o. Wycinałem z tego oto drzewa przewrócone drzewo już jakiś czas. Mało tego, tam wcześniej miałem swoją, że tak powiem, miejscówę przy tym drzewie, no ale ono opadło niżej już całkiem i się przeniosłem tutaj, w tym kierunku. No i robiłem sobie pniak z tego drzewa. Chciałem sobie zrobić krzesło. Pozbieramy jedzonko. No, chodź tu. Okej. Okay. I wyciąłem sobie pniaczka, żeby go przeciąć jeszcze na pół i zrobić z niego, no nie chcę się wziąć, skubaniec taki mały, zrobić sobie z niego coś w rodzaju krzesła. I w momencie, gdy chciałem zdzierać tą korę, znalazłem potencjalne źródełko do jedzonka. No nie ma tu nic więcej, chociaż widać, że tu były i buszowały korniki. O, jak ładnie. Jeszcze jeden. Nie za duży, ale coś tu jest. Rzucimy go zaraz do garka. Śmieje się. Można je jeść na surowo. Nie ma z tym problemów. Wysokobiałkowe pożywienie. Także no, całkiem przypadkiem filmik miał dotyczyć czegoś innego, a dotyczyć będzie pożywienia. 3 sztuki znalezione jak na takim klocuszku. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem, nie mnie oceniać. W każdym razie, jakby całego tego pniaka wziął i całe to drzewo wziął, by zwalił z kory, to trochę mógłby znaleźć, ale razi słoneczko. Oto mój dzisiejszy obóz, rozbity tak leniwie, ani nierozciągnięte poncho, tak jak powinno być, tylko tak, aby od słońca się uchronić. No co, Kelly Kettle wytestowany po raz kolejny, herbata wypita, kawa wypita, jakąś tam zupkę opyliłem, no i wziąłem się za zrobienie stołka. Piłę, którą używam, jest to taka oto piła. Czy dobra, czy niedobra? Ja wiem, po przecięciu kilku klocków strasznie tutaj luzów załapała. Nie wiem, czy będzie widać. No ale tnie dalej. Takich luzów ma na boki, prawo, lewo i góra, dół. Ale tnie. Kilka klocków z nią przecięłem. Fajna jest niby z dwoma blokadę, że palców sobie nie poupitalasz. Trzeba wcisnąć i złożyć do końca. Także no tyle dobre. No i jaki mam plan? Plan mam taki, że no, dzisiaj się wybrałem z siekierką. Przerąbać chcę to wzdłuż. Płaską częścią obrócę do ziemi. Zrobię jeden otwór. Drugi otwór. Trzeci otwór gdzieś tu. Pod tym kątem
trzy sztuki, tak jak siekiera podchodzi do klocka, pod tym kątem zamontuję trzy sztuki patyków, obrócę patykami do ziemi, płaską częścią do góry, no i powinien wyjść stołek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie mi stołek, że nie będę musiał nowego klocka gdzieś wycinać, no bo to męczące było. Pozdrawiam.